No, mamy za 6 minut 20. Ciotka Kicia, co tam szukasz? Kiciula. Tylko pupę jej widać. Ciotka, co tam jest? Kicia. Co? Jest tam coś? Co? Masz tutaj coś? Nie ma nic? To chodź, idziemy do Feliksa, cię zaprowadzę. Chodź. A Feliks to ma stałą taką metę, gdzie przesiaduje sobie. I to jest o tyle ciekawe, że on dokładnie siada na ten sam stopień na schodach. Na trzeci stopień. Tak, Feliks? Kiciulek. Kiciulek. A już fikumiku na betonie. Pancerniku, fikumiku, pancerniku. Jaki ty duży jesteś. O, Feliks, jaki ty basior. O, proszę, to mi się w rękę nawet ta twoja główka nie mieści. Taka wielka, co? Feliks, ty też lubisz się jak Julia, żeby cię, o, ho, ho. O, spadniesz, widzisz? Spadniesz ze schodów i spadłeś na drugi stopień. No. No dobra, już przysiądę się przy tobie i cię tu wydrapię, tak, wydrapię cię. Felik się nie przejmuje ciotką. Nie? Kiciulek. Feliks lubi w dni robocze, a jutro się zaczyna poniedziałek. Znowu będą w biurze na służbie z Ryśkiem, czyli Lalą, jak to nazywają ją, bo ona jest ona. Tylko ja na początek nazwałem ją Rysiek, bo chodziła ze mną do lasu. Jak Ryś wyglądała, to ją nazwałem Rysiek od Rysieka, Rysia. A to się okazała Lala. O. Ciotka przyszła. O, ciotka, jak to ciotka, ona się tam specjalnie nie przejmuje. No, no, no. O, i znowu spadniesz. Spadniesz, Feliks. No, trzymaj się schodów. Zapuść pazurki w beton. W szczeliny. I się trzymaj. No, aha. Kocurze, o, jaki grubasek. Ho, ho, ho. Jaki okrąglak. Jak kłoda drzewa. Jak kłoda drzewa, taki się okrągły. Grubasio, co? Kiciulek. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jaki wybrudzony w piachu. A konkretnie w tym betonie, tutaj, w tych okruchach, piasek z betonu w tobie, we futerko wlazł. Betonowy kot. No, pancerz ci się zrobi jak u dinozaura. Deszcz popada i zrobi się zaprawa. No i proszę, siedzą. Ciotka by się z nim dogadywała, z Maćkiem się nie dogadał, wie? No, jak se patrzą w oczy. No, ciotka, spróbuj podejść. No. Kicia. No. Jak mu się przygląda. No, ciotka, o. Teraz ty się zaczynasz miżdżyć do Feliksa, co? Zaloty robisz? Robisz zaloty? Kiciula. Co? Spróbuj. Może Feliks się tobą zainteresuje.
No idź do Feliksa. Co? Feliks się nie interesuje dziewczynami. Stracił swoje skarby. To już mu obojętnie jest. O, a ciotka próbuje jakby zwrócić uwagę na niego. O, też zaczyna na boki teraz kokietować go. Co, ciotka, kokietujesz? Romea? A Romeo, co? A ja na to jak na lato. Nic, nie, Romeo? Nic. No, Romeo, każdy głupek wali w słupek. To ty. No. Przesiadł się stopień niżej. Teraz. Gołąbki gruchają. Na całego. A ciotka, ciekawe, czy pójdzie, czy zostanie. I co, idziesz, ciotka? Kicia? Kiciula? A jak omija go? Jakim łukiem? A trzymetrowym łukiem omija Romea, tego Feliksa. Idziemy, chodź, ciotka. Chodź, kiciula. Nikogo nie ma. Tylko my i koty. Tylko my i koty.